Dzień dobry, kochani, witam Was bardzo gorąco w naszym 30-dniowym wezwaniu medytacyjnym. Dzisiaj dzień 17 i dzisiaj również jest bardzo ważny dzień w moim życiu, ponieważ dokładnie rok temu wydarzyła się pewna sytuacja z moim zdrowiem, która spowodowała całkowitą rewolucję w moim życiu, w moim patrzeniu na życie. W moim patrzeniu na terapię, na pracę z przeszłością, na wspieranie ludzi, ale przede wszystkim w moim patrzeniu na to, kim ja jestem naprawdę. Rok czasu wydaje się, że tak niewiele, a zmiana, która nastąpiła w moim życiu, była niewyobrażalna. I dzisiejszego dnia, dokładnie rok temu, leżałam bardzo chora w szpitalu. Dzisiaj jestem z Wami. I dlatego też tą dzisiejszą medytację chciałabym poprowadzić troszeczkę inaczej dla Was. Oczywiście będzie ona zawierała wszystkie elementy, natomiast dzisiaj wyjątkowo chcę Wam podarować coś, co być może spowoduje, że akurat do tej medytacji będzie się wracać trochę częściej niż do każdej innej. Jeżeli jesteś osobą, która dopiero co odnalazła to wezwanie, to zachęcam Cię do tego, żebyś się zapisał do tego wezwania. Dzięki temu będziesz otrzymywać codziennie maila z linkiem do aktualnej medytacji z afirmacją. Natomiast jeżeli masz ochotę, możesz rozpocząć to wezwanie we własnym tempie, zaczynając od dnia zero. Tutaj w opisie filmu znajdziesz link do tego dnia i będziesz mógł iść własnym tempem według swojego uznania. Każda medytacja, którą tutaj znajdziesz na wezwaniu, trwa około 10 minut. Każda z nich zawiera również zupełnie inną afirmację na dany dzień. Zachęcam Cię do tego, abyś przypominał sobie w ciągu dnia tą afirmację i ukierunkowywał swoje myślenie, swoje działanie, swoje reakcje zgodnie z afirmacją na dany dzień. Im więcej uważności dasz sobie, temu, co się pojawia w Twoim otoczeniu, temu, co wpływa do Twojej głowy, tym więcej będziesz potrafił się zatrzymać i zmienić to, co dotychczas było zupełnie nieświadome i automatyczne. Jeżeli jesteś gotów, to zapraszam Cię dzisiaj w tą absolutnie wyjątkową przestrzeń, w ten niezwykły, bardzo bliski mojemu sercu dzień. Usiądź wygodnie i powoli zamknij oczy. Pozwól się poprowadzić dzisiaj w niesamowitą przestrzeń, którą dla Ciebie przygotowałam. Pozwól sobie poczuć muzykę, która płynie wprost do Twoich uszu i usłysz ją jak chór, który jest tuż nad Twoją głową, który świętuje razem z Tobą dzisiejszy dzień i te kilka minut, które dajesz sobie właśnie dzisiaj. I weź głęboki wdech. I zacznij dawać uwagę swojemu oddechowi. Z każdym wdechem wprowadzając do swojego ciała życiodajną energię. Łącząc się tym samym z górą, z całym wszechświatem,
Pozwól, by przez czubek Twojej głowy wpłynął świetlisty strumień energii, rozświetlając każdy kawałeczek Twojego ciała, przechodząc w dół aż do czakry podstawy, przez cały kręgosłup, aż po koniec Twojej kości ogonowej. I z każdym oddechem, z każdym spokojnym wdechem, to światło wypełnia Cię jeszcze bardziej, otulając, wypełniając miłością, napełniając błogością. Teraz zacznij oddychać, biorąc 4-sekundowy wdech. Zatrzymaj powietrze na 2 sekundy i 4-sekundowy wydech. I weź kilka takich oddechów, pozwalając, by z każdym kolejnym oddechem Twoje ciało coraz bardziej się rozluźniało i relaksowało, a ramiona opadały, oddając cały stres, wszelkie napięcie, które spływa wraz z tą świetlistą energią w kierunku ziemi. I teraz pozwól sobie oddychać. 4 sekundy głęboki wdech. Zatrzymaj. 4 sekundy głęboki wydech. I wsłuchuj się w ten oddech. I następnie przenieś swoją uważność i świadomość do centrum swojej głowy, do miejsca tuż za Twoimi oczami. Poczuj to miejsce. Poczuj ten niezwykły punkt w Twoim ciele. Jedno z niesamowitych centr energetycznych. Wprowadzając tam oddech, napełnij je energią. Następnie przenieś swoją uważność do centrum swojego gardła i w tym miejscu, dając uważność kolejnemu centrum energetycznemu, wprowadź oddechem energię, pobudzając je do życia, by Tobie służyło.
I teraz powoli wraz z oddechem wejdź swoją świadomością i uważnością w przestrzeń swojego serca, do centrum swojej klatki piersiowej i zacznij tutaj oddychać, wprowadzając życiodajną energię. Spokojny oddech. Niech twoje serce napełni się energią i życiem, otwierając na wszystko, co najlepsze. I pozwól, by fale twojego umysłu dopasowały się do fal twojego serca. Teraz, w tym miejscu, kiedy jesteś w przestrzeni serca, wprowadzimy dzisiejszą afirmację, wyjątkową afirmację, bo jakże wielu z nas rzadko sobie na to pozwala. Dzisiejsza afirmacja: pozwalam sobie odpocząć. Pozwalam sobie odpocząć i w tym momencie chciałabym, byś pozwolił sobie, aby ta jasna, świetlista energia, która cały czas wpływa do twojego ciała, wypełniła cię jeszcze bardziej, a ty byś oddał cały swój stres, całe swoje napięcie, uwalniając je z każdym wydechem, oddając je tej świetlistej energii, by przekazała je do ziemi. I poczuj, jak każda komórka twojego ciała poddaje się Twojemu pozwoleniu i odpoczywa. I zanurz się w ten odpoczynek teraz. Właśnie teraz pozwól sobie odpocząć. Po prostu.
i kiedy każda komóreczka Twojego ciała poddaje się odpoczynkowi, kiedy z każdej z nich spływa stres i napięcie, jednocześnie ta jasna, świetlista energia wprowadza do każdej z nich życie, doładowując ją energetycznie i napełniając wszystkim tym, czego potrzebuje, by stać się pełnią. I by za chwilę, tuż po tej medytacji, mieć ogrom siły do działania, wspierać Cię w Twojej podróży życia, w Twoich codziennych obowiązkach, we wszystkim tym, co postanowisz dzisiaj zrobić i przedsięwziąć. I teraz powoli poczuj, jak całe Twoje ciało kumuluje w sobie niesamowitą dawkę energii, jak każda komórka połączona jedna z drugą generuje tą energię, skupiając ją w sobie i łącząc nawzajem. Centralizując Ciebie. I następnie podnieś swoją lewą dłoń i połóż ją na sercu. Podziękuj sobie dzisiaj za niesamowity dzień, który czeka Ciebie. Podziękuj sobie za te kilka minut, które właśnie sobie dałeś, bo ten dzień był niezwykły. I podziękuj swojemu ciału, jakże długą drogę z Tobą przebyło, żebyś dziś mógł wziąć kolejny oddech życia. I kolejnych kilka głębokich wdechów. Z każdym z nich powoli zacznij wracać do siebie, do swojego ciała, do swojego nowego życia, do nowego dnia, do nowej jakości, jaką sobą reprezentujesz. Bo być może pozwoliłeś sobie na coś, czego zupełnie nie planowałeś o poranku. Na odpoczynek po prostu. Odpoczynek, z którym szła miłość, zaufanie, wiara, troska. Jeśli jest jeszcze coś, co Cię trapi, co Cię męczy, to z tym kolejnym oddechem i kolejnym pozwól, by to wyszło z Ciebie, zostało zabrane przez wyższą świadomość. I rozpuszczone w energii miłości. I kiedy będziesz gotowy, możesz otworzyć oczy. Dziękuję, kochani, że byliście dzisiaj ze mną ponownie o poranku. Jestem ogromnie wdzięczna, że zapraszacie mnie do siebie rano, że mogę Was poprowadzić w tej niezwykłej, niesamowitej praktyce medytacyjnej. Jestem także ogromnie z Was dumna, że idziecie ze mną w tym wyzwaniu, bo wiem, jak wiele to kosztuje siły. Jak wiele wysiłku trzeba włożyć, by zmienić swoje poranne przyzwyczajenia. Tym bardziej gratuluję Wam wytrwałości, konsekwencji
w dążeniu do zmiany, jaką chcecie, by zamanifestowała się w waszym życiu. Głęboko wierzę, że każdy z was jest na właściwej ścieżce, by coraz bardziej doświadczać niesamowitej mocy, jaka płynie z medytacji, niesamowitej mocy transformacji i uzdrowienia nie tylko ciała, ale także umysłu. Dziękuję wam jeszcze raz za dzisiaj i dziękuję, że jesteście. Z miłością do was, kochani. Do zobaczenia jutro.